Zapraszamy. Pierwsze miejsce w kategorii chóry. Konfuoco z Józefosławia. Dobrze powiedziałem? I pan Andrzej... A, to u was mam. Sochocki. Dobrze powiedziałem? Nauczyłem się, odrobiłem lekcję. Całą noc ćwiczyłem, kochani. Oka nie zmrużyłem. Konfuoco. Dyrygent, kierownik artystyczny, pan Andrzej Sochocki z parafii świętego Józefa w Józefosławiu. Pierwsze miejsce na tegorocznym przeglądzie festiwalu Sakrosongu, drugim w naszej parafii. Konfuoco, Andrzej Sochocki.
Kochani, broń Boże, nie schodźcie stąd, bo wiecie, na co ja czekam, ja was nie wypuszczę, kiedy nie zaśpiewacie tego, co śpiewaliście wczoraj. Wiecie, o co mi chodzi, moi drodzy? No, ja myślę, pierwsze miejsce ma swoje prawa. Dzięki wam powolutku, powolutku przywracamy sakralność. Ono nie straciło to miejsce sakralności, ale to różnie bywa. Pamiętam kilka lat temu gdzieś tutaj przed kościołem rozstawiałem głośniki, jeszcze nie znaliśmy się na tyle i panie z kółka różańców, broń Boże, to nie zero złośliwości, padło pytanie, a ksiądz też będzie śpiewał? Nie, ja dzisiaj nie. Bogu niech będą dzięki, bo byśmy pogłuchły. Dlatego, moi drodzy, dziękujemy wam, że na nowo wprowadzamy atmosferę świątyni. Konfuoco, pierwsze miejsce w kategorii chóry. Konfuoco, nie, nie, zaraz, chwileczkę, dokąd, kochani, dokąd to? Ja wiem, że nie podpisywaliśmy jeszcze żadnego tam, no i tak dalej, ale to dopiero przy wyjściu, spokojnie. Kochani, zakończmy nasze tutaj spotkanie, nasz sakrosąg, przegląd piosenki pieśni religijnej, pieśnią, której autorem jest ksiądz znany, lubiany, muzyk, pisarz, ksiądz Jan Śmigasiewicz. Kiedy pojawiła się informacja na stronie internetowej o sakrosągu, nie tylko, byliśmy poproszeni o przygotowanie tej pieśni i wiem o tym, że chór Konfuoco wywiązał się z tego zadania w 100... Ilu was jest? W 125%, a może nawet i więcej. Matko Boża zwycięska. Matko Boża.
Ksiądz Jan Śmigasiewicz. Matko Boża Zwycięska. Pierwsze miejsce w kategorii chórów. Konfu Oko. Andrzej Sochocki, dyrygent, kierownik artystyczny.